Siemka, z tej strony Gremi, a dzisiaj jak co tydzień pokażę Wam lokalizację ExpCoinów dodanych w aktualizacji. Jeżeli jesteś nową osobą, zostaw subika z dzwoneczkiem, abyś nie ominął żadnego filmu. I nie zapomnij o łapce w górę, która bardzo pomaga w zasięgach. Pierwsza zielona moneta z tygodnia 8 znajduje się koło puszczy. W tym tygodniu zielone monety są bardzo blisko siebie. Drugą zieloną monetę znajdziemy kierując się na słone wieże. Trzecia zielona moneta jest również niedaleko. Znajduje się na karkołomnym kinie na tym ekranie. Czwartą, ostatnią już zieloną monetę znajdziemy pod domkiem na zakątku łowcy. Zanim przejdziemy do niebieskich monet, prosiłbym Cię o wpisanie kodu Gremi w sklepie Fortnite, który bardzo pomaga. Teraz niebieskie monety. W tym tygodniu również są w wodzie. Pierwszą niebieską monetę znajdziemy na jeziorku w okolicach sklepowej Sadyby. Następna moneta jest bardzo daleko. Znajduje się na bagnach, przy sierbanych szuwarach. Ostatnia już niebieska moneta znajduje się po drugiej stronie mapy, w tym takim dole. Pierwsza fioletowa moneta znajduje się w okolicy domku, gdzie jest gościu z RPG-iem. Chyba kojarzycie. Pamiętajcie, aby obudować monetę, żeby nic nie stracić. Druga fioletowa moneta znajduje się na polu kukurydzy. Uważajcie z tym budowaniem, mi tutaj jak widać się strasznie rozsypała ta moneta. Przyszła pora na ostatnią już najważniejszą monetę, która znajduje się na tajnej twierdzy. Jest nieźle skryta. Musimy rozwalić ten wiszący helikopter. Doceni moją pracę i zostaw subika oraz łapeczkę. Wpadaj na codzienne streamy, aby wspólnie coś popiekać.